No, mam 18.05, już jestem po kolacji. No i kochani, zobaczcie, jest tutaj Felix, ale kotki no, nie jadły. Nie jadły, więc przyniosłem korpusy i chude mięsko. Chciałem, obrałem i im dałem tutaj. I zobaczcie, wszystkie jedzą. Zyzio też je. Dosłownie jak tylko zacząłem tutaj rozdrabniać, to widocznie zapach się tak rozszedł, że zaraz wszystkie przyleciały. No, tu też. No, jednak lubię chude mięsko, kotki. I tak od chyba 2 dni po prostu chude mięsko drobię. I samo chude im wykładam, żeby jadły. No. Albineczka tutaj tą ranę ma. To jutro pan doktor sprawdzi, co to jest. Na pewno coś tam zaaplikuje, jakąś maść jej na to. Macie kiciulki, bo tu trochę. O proszę, wszystko zjadły. No, a mamusia przykładna. Kotki teraz oblizuje. No, niepokoi mnie trochę ta poświata taka w tym smartfonie. I tak przypuszczam, że ta lampa błyskowa, ta LEDowa na krawędziach obudowy się rozprasza. I stąd taki efekt rozmycia mlecznego. No, damy jeszcze kiciusiom mleko. O. Zaraz ząbkami odkręcimy. Zyzio się najadł, no kicha. Picie, kicie. No. O. Prycha Zyzio. No, Mila, ta Maja już tam kubkę robi po jedzeniu. Czyli jedzenie jak tłoczek działa w brzuszku, wypycha kubki do tyłu. No. Tutaj włożyłem, o, legowisko takie kupiłem. Za 20 coś złotych, 2 sztuki. Już nie pamiętam, czy w Zooplusie, czy w którymś. I włożyłem. Kotki lubią. Jedno mam jeszcze w pokoju. To Julia tam sypia na parapecie. No, pojutrze przyjdą. O, ale kupę nawaliła. Ładnie, zdrowe kotki jedzą. Jutro przyjdą, tak przypuszczam. Te wieże to tutaj wstawię, to będą tutaj stały. No, zobaczycie, jaka będzie radość, jak kotki będą się cieszyły w taką pogodę jak teraz, jak deszcz, nie mogą biegać tam, latać po promenadzie podniebnej i po schodach do słońca, po dachu, tylko siedzą w bocianówce. No to będą tutaj sobie brykały. Nie tylko tutaj w tych rurach, nie? Na ziemi, tak jak do tej pory, tylko będą jeszcze do góry sobie biegać. No, kiciulki piją ładnie. Jedzą, zjadły. Zadowolone, kubkę robią. Tylko się cieszyć. No, tylko ta choroba
Zyzio choruje, no. Już tyle dni. Martwię się, denerwuję się. Niepokój mam tylko przez to. Basiorek tu się schował. Sobie śpi. Tutaj Baribal. Coś ta. Coś taki mleczny ten obiektyw. O, teraz lepiej. Wygląda, że zaparował chyba mi trochę z zewnątrz. I dlatego tak. To wygląda, że muszę przecierać częściej. O, widzicie? Rzeczywiście. Musiał być wilgotny. Z zewnątrz. No ładnie kicie jedzą. Mamuśka je liże. Mleczka się napiją. I pójdą lulkać. A tutaj, cóż, Mileńka śpi. Mileńka, kiciulko, najadłaś się? No, będę musiał jeszcze jej wstawić ten spodeczek z tym Feliksem. A tutaj chyba Gacuś poszedł. O, ładnie, Gacuś śpi. Położył się. Także widzicie, kotki się pochowały. Romeo przypuszczam, że tam na dachu śpi w beczce. Spróbuję go zawołać, czy przyleci, jeżeli jest. Romeo, jesteś tam? Romeo, kiciuś, pokaż się. Pokaż główkę. Romeo! Romeo! Kicia, kicia! Gdzie jesteś? Kiciulku! Pokaż się! Ha, zobaczcie! Ja tak wołam, wołam, ale tu jakiś kotek siedzi. Kto tu siedzi? Kto tu siedzi? A to Julia chyba. Julia, to ty tutaj się schowałaś? Co? Julia, kicia. O, najadła się mięsa korpusów. No i co tam? Nie widzę. Tam też nie widzę. O, Zuzia, chodź, Zuzia. Chodź, kiciulko, na jedzenie. Chodź, Niunio. Chodź. Chodź, kicia. O, jeszcze Zuzia. Muszę je zanieść jej Feliksa. Bo nie jadła. Teraz, kochani, przysłaliście mi troszkę pieniędzy na karmę. No to mogę wszystkim kotkom po trochu już więcej dawać. Zuzia, kicia! Niunia, gdzie jesteś? Masz. Masz, Zuzia. Masz, kicia. Masz. No. Chodź, chodź. Chodź jeść. Chodź, bo ty byłaś w tym domku. Chodź, Zuzia. Chodź, Niunia. Chodź, kicia. Zuzia, chodź. No, proszę, poleciała tam. No, Zuzia to jest taka też puchliwa. Widzicie? Zuzia, chodź, kicia. Chodź, Niunio, mam dla ciebie jedzenie. Chodź. Chodź. Dobra, muszę pójść. Pójść, to ona przyjdzie tutaj. Ona taka jest, że specjalnie się nie chce. Tam, gdzie ludzie, gdzie ruch. No, no dobra. Urwisek jest tutaj. A tutaj kto siedzi? Nasz Zyzio? Nasz Zyzio? Nie, to jest kto? Nie, to jest Zyzio. To kto tu wszedł? O, Niunia weszła. Niunia zajęła ci domek, ale to historia. Idź, Zyzio, idź do domku. No proszę. Domek, jakie ma powodzenie. Dobrze. Widzicie, to jest
To jest piękne, to jest takie puszyste, mięciutkie. Taka imitacja baranka. O, tu jest prawdziwe z wełny. To jest imitacja. I to kotki lubią. Kiciulki. No mógłbym to rozwiązać tutaj, żeby to opadło. Spróbuję to zrobić. To będą kotki w zamkniętym takim. Może będzie im ciekawiej to. Muszę to rozwiązać, ten supełek. Jedną ręką to nie za bardzo mi to wychodzi. Kochani, jedną ręką to mi nie wychodzi za bardzo. Na razie przerwę to filmowanie i odwiążę to. Kochani, proszę, odwiązałem, opuściłem do końca. O, i naszych nynusiów nie widać, a kuku nie ma. A kuku są. No. To, tobie tu zaczepia, Zyzio. Zyzio, ty. Ała! O Jezu. Ależ to ma te pazurki, zobaczcie. To szpony ma, kurczę, jak jastrząb. No. No, o tutaj nasza albineczka. Boże, jak ona kocha te swoje kotki. Jaka ona jest troskliwa mamusia. Niesamowicie. O, a zobaczcie, gdzie jest nasza gwiazdeczka. Tam poszła spać, o. Widzicie? Tam się położyła. No. Kiciulka. Mają tu kotki miejsca. A miejsca mają domki. Tu mogą do tych domków chodzić. Tutaj na łóżko mogą wskoczyć sobie też. Do kojca tam się położyć. Tam na poduszki, na kocyku. No, tu mają też tam siano, pudełka. Także jest do wyboru, do koloru. I jeszcze te dwie wieże przyjdą, to już w ogóle kicie będą miały pełnię szczęścia. No a tutaj pada. Mamy, śpi tutaj Basiorek. Tutaj Balibalek. Tutaj Albineczka, ta Mila. Tutaj Gacuś. O, dzień dobranoc. Dobranoc, Gacuś. Niepotrzebnie go zbudziłem. Zobaczymy, czy Zuzia przyszła jeść. O, nie ma Zuzi. Może już się najadła. I poszła, nie wiem. No zobaczcie, jedzenia jest, widzicie. Zobaczcie, ile jedzenia. Także wybierać i przebierać. No nie ma jej tutaj. Ojej, za koszulę mi wleciało. Za koszulę mi wleciało. Zobaczę jeszcze, gdzie Zuzia jest. Czy Zuzia poszła tam do budki? Parasolkę wezmę. No, kupiłem wczoraj sobie u Chińczyka za 16 zł. Bo miałem parasolkę tego typu też. No, ale kiedyś filmowałem. Położyłem na murku. No i to było wszystko, co widziałem. No, jak sobie przypomniałem,
O parasolce to minęło kilka dni. No to wiadomo. Po parasolce ani śladu. No niestety, tak już mam, że jak coś położę, to później zapomnę i odchodzę. I zostawiam tak masę rzeczy. O! Tutaj jesteś? Oj, oj, oj. To ja ci może tutaj przyniosę jedzonko, co? Kiciulka. A kto? A tutaj w domku ktoś ci siedzi? Nie, wolny twój domek. Pusty twój domek jest. Zuzia. Czekaj, to ja tutaj przyniosę może. O, Julia. Wyszła tam spod bucianiego gniazda. Tutaj na jedzonko. Przyszła tu pojeść. Ale to nawet dziwne, bo ona nie chce przychodzić tutaj. A teraz jakoś o dziwo przyszła. Może dlatego, że deszcz jest. Kotki się pochowały. To ona dawaj. O, Julia, gdzie lecisz? Zmokniesz, chodź kicia. Widzisz, mokra jesteś już. Później do łóżka mi mokra wejdziesz, co? No. Pada. Nie da się ukryć. Ciekawy, jutrzejszy dzień. Kurczę. Żeby nie padało, bo będę miał problemy z jazdą skuterem. No dobra. Wisimy ten parasol. Niech wisi, niech ocieka. A wineczka jest. Nasze kicie są. O! A tu co tu? Kto tu wszedł? Gdzie tu wszedł trzeci kotek? Zaraz zobaczymy. A trzeci wszedł, zobaczcie. Trzy są. A widzicie? Widzicie? Trzy są. Proszę, jak im się spodobało. Albineczko, widziałaś? Twoje nynusie weszły. Wszystkie trzy tutaj. Do tego domku. To dobrze. Bo nasz Zyziulek potrzebuje, żeby mieć cieplutko. Nie? To będą się grzały wzajemnie. Tylko nasza pelełka mała położyła się tutaj osobno spać. Zobaczcie, śpi. I nasza gwiazdka mała. Proszę, położyła się i śpi. Siama, siama śpi. I się nie boi, że siama śpi. No. A deszcz rytmicznie puka. O dach kojąco do snu kołysze. Piękna pogoda na spanie. Kochani, piękna pogoda na spanie. Tak. Pada deszcz. Tak wszystko się poukładało. I śpi. Cóż można robić w taką pogodę więcej? Tylko spać. Tylko spać.